Zagłębie Talentów to przede wszystkim projekt skierowany do naszych młodych zawodników z Akademii, aby jak najszybciej przystosować ich do grania na profesjonalnym poziomie. Przede wszystkim, żeby jak najszybciej trafili do piłki seniorskiej. Jest to inicjatywa moja, prezesa, dyrektora i również trenera Małkowskiego, aby tych najbardziej uzdolnionych zawodników, oczywiście na dzień dzisiejszy, objąć taką opieką, aby im pokazać drogę. Drogę do tego, że poprzez ciężką pracę, poprzez ten talent do ciężkiej pracy, można gdzieś myśleć o czymś więcej niż granie w akademii, tylko już gdzieś starać się poprzez rezerwy trafić do pierwszej drużyny, bo taki jest cel, taki powinien być cel tych chłopców i oni sami muszą też również nakreślić swoje cele i marzenia, jakie mają. I to też dzisiaj było uwzględnione w zajęciach przed, żeby każdy z nich określił swoje cele na daną rundę i później się z tego rozliczymy, bo to jest najważniejsze, żebyśmy byli świadomi tego, czego chcemy od siebie, czego od siebie będziemy wymagać na najbliższy czas. Sam trening w głównej mierze skupił się na tym, abyśmy jak najszybciej operowali piłką, jak najszybciej grali tą piłką, nie kopali tej piłki, tylko świadomie budowali nasze akcje w ataku, czy to pozycyjnym, czy szybkim, poprzez świadome nasze granie. Również na sam koniec było nasz profil pozycji w ustawieniu 3-5-2, bo uważam, że na dzień dzisiejszy pierwsza drużyna i drużyna rezerw gra takim ustawieniem i po prostu pewne zasady już chcieliśmy przemycić w dzisiejszym treningu, aby każdy z zawodników, gdy trafi się taka okazja, dostanie się do zespołu rezerw, będzie już wiedział co więcej o ustawieniu, o zasadach, o różnych takich szczegółach, których gdzieś może nie wiem.